Polska przyszłości. Najciekawsze inwestycje trwające teraz w Polsce poza Warszawą. Ale może zanim o tych inwestycjach, to zacznijmy trochę inaczej. Daniel Libeski, wybitny amerykański architekt polsko-żydowskiego pochodzenia, powiedział mi kiedyś, że architekt musi być optymistą. No bo inwestycje trwają długo, przyszłość jest trudna do przewidzenia, więc trzeba wierzyć w to, że to, co się zaprojektowało, ujrzy światło dzienne, zostanie zrealizowane, będzie służyło swoim użytkownikom. Optymizm w architekturze, zdaniem Daniela Libeskinda, i myślę, że trzeba się z nim zgodzić, jest bardzo ważną rzeczą, że trzeba wierzyć w to, co się robi i wierzyć, że uda się to zrealizować. Myślę, że kiedy publikowaliśmy pierwszy odcinek poświęcony właśnie ciekawym realizacjom powstającym teraz w Polsce, Polskę przyszłości jakiś miesiąc temu, to nikt się nie spodziewał, że ta przyszłość będzie stała pod dużym znakiem zapytania, że to, co wydawało się, że będą inwestycje trwać, a życie będzie sobie biegło swoim normalnym trybem, zostanie wszystko postawione na głowie i przewrócone do góry nogami. Te ostatni tydzień, te kwarantanny, izolacje, zamykanie uczelni, zamykanie szkół oczywiście oznaczało wielkie zmiany, wielkie perturbacje w życiu bardzo, bardzo wielu osób, także w naszym. Niestety musimy odłożyć naszą trasę wykładową, nasze planowane wykłady w 10 polskich miastach, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy one się odbędą, bo pierwszy został zaplanowany już za miesiąc, kiedy jeszcze rządowe plany właśnie powstrzymania tej epidemii koronawirusa, one jeszcze będą być może realizowane. No, plan zamknięcia granic obejmuje 3 kolejne okresy na 10, na 20 i kolejny na 30 dni, więc jakby za 60 dni dopiero rząd planuje, że być może uda się rozprzestrzenianie tej choroby powstrzymać. Wobec tego my chcemy tę trasę odbyć, ale nie wiemy kiedy. Musimy ją odłożyć, ale nie potrafimy powiedzieć teraz na kiedy, więc te wydarzenia, które teraz zostały zapowiedziane, zostają anulowane i bilety wszystkim osobom, które je kupiły, zostaną zwrócone. Zostaną te pieniądze zwrócone za pośrednictwem serwisu Evenea, czyli serwisu, który te bilety sprzedawał. Chciałbym w tej chwili bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy kupili już te bilety i którzy myśleli, zastanawiali się nad ich kupnem, ale też byli powstrzymywani przez tą niepewność, która rosła z dnia na dzień przez ostatnie 2 tygodnie. Sprzedaliśmy dużo, dużo przez te 8 dni sprzedaży, które tak naprawdę były. Sprzedaliśmy ponad 1/3 biletów. W niektórych miastach ponad połowa miejsc na widowni była już zajęta. Dla nas to jest niezwykle wzruszające i bardzo ważne, że zareagowaliście z takim entuzjazmem na naszą inicjatywę, ideę. No, być może uda nam się spotkać, ale musimy to spotkanie odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość, ale bardzo wierzę w to, jestem optymistyczny, że dane nam będzie się spotkać i porozmawiać o ładnych rzeczach, o tym, co się komu podoba i o pięknie, które nas otacza i które może nas otaczać. Żeby zrekompensować nam i wam tę stratę z niemożliwości przebywania ze sobą, bo bardzo serdecznie rekomendujemy, żeby wszyscy w miarę możliwości pozostawali w domach i powstrzymywali rozprzestrzenianie się koronawirusa jak tylko to możliwe, to zapraszamy was do spotkania z nami online, nie tylko takiego cotygodniowego jak ten odcinek, ale także do 1,5-godzinnego spotkania w ramach naszego nowego kursu online, seminarium internetowego w strefie konesera. Jeżeli jesteście tutaj z nami, to dlatego, że lubicie dobrą architekturę i sztukę, jesteście koneserami dobrej architektury i sztuki, więc zapraszamy was do strefy konesera. Pierwsze 1,5-godzinne seminarium wzbogacone o 32-stronicowy skrypt jest już dostępne na stronie kursy.goodidea.archi i jest poświęcone odkrywaniu sekretu opactwa w Lubiążu. No to jeszcze trochę o tym może powiem na koniec, dla kogo to jest przeznaczone, dla wszystkich i wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy i co się mieści w tej 1,5-godzinnej prelekcji w 32-stronicowym kursie i materiałach dodatkowych, a tymczasem koniec tych smutnych ogłoszeń, ale też trochę optymistycznych, wesołych, bo zapraszamy na 1,5-godzinne spotkanie, chociaż tylko online, a nie na żywo. I przejdźmy już do tych najważniejszych inwestycji, co się w Polsce buduje, co jest ciekawego, jak Polska będzie wyglądała, jeśli optymistycznie założymy, że całe te perturbacje się skończą i będziemy mogli wrócić do robienia tego, co najbardziej lubimy, czyli opowiadania i cieszenia się tym, że nasz kraj jest wzbogacany o kolejne świetne, wielkie inwestycje. Zostańcie z nami. Na początek Łódź. 2 tygodnie temu w odcinku o architektonicznych hitach Polski powiedzieliśmy, że Łódź ma pewien rodzaj bohatera zbiorowego, że naszym zdaniem tym specjalnym wyróżnikiem w Łodzi jest jej wspaniała architektura przemysłowa, która powstawała w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Ale oczywiście można powiedzieć, że w łódzkiej architekturze są takie dwa bieguny, dwie uzupełniające się grupy. Z jednej strony mamy właśnie tę wyjątkowo wspaniałą, wielką architekturę przemysłową, ale z drugiej strony, przecież ci ludzie, którzy budowali te fabryki i w nich
mieszkali i w nich pracowali, musieli gdzieś mieszkać. Więc z jednej strony fabryki, a z drugiej strony kamienice i to bardzo wiele wspaniałych kamienic secesyjnych. Łódzka secesja to jest absolutnie coś wyjątkowego, zachwycającego. A gdyby tak wyobrazić sobie, żeby połączyć architekturę i sztukę secesyjną z architekturą przemysłową, stworzyć secesyjną fabrykę? No tutaj także Łódź nie zawodzi. I nasz pierwszy bohater to jest wielki nowy kompleks wielohektarowy Fuzja, który powstaje na terenie dawnej elektrowni Scheiblera. Ta elektrownia to jest perła architektury secesyjnej i perła architektury przemysłowej. To jest jeden z najwspanialszych przykładów właśnie secesji przemysłowej. Trudno uwierzyć, że to jest zakład przemysłowy, ponieważ jest to no, faktycznie coś przepięknego, zachwycającego, że właściwie nadawałoby się na salę balową albo na jakiś teatr, a nie jako zakład przemysłowy, po prostu miejsce, gdzie produkuje się energię elektryczną. Ta wielka hala jest zachwycająca niczym właśnie jakaś wspaniała oranżeria, a nie no elektrownia po prostu. To, że to jest elektrownia, zdradza być może komin, który stoi zaraz obok. I w oparciu o tę wspaniałą historię elektrowni Scheiblera, o tę wspaniałą, secesyjną, przemysłową architekturę, właśnie firma Echo Investment realizuje tam projekt Fuzja, który będzie składał się z tego zrewitalizowanego, odnowionego, odremontowanego budynku oraz szeregu innych nowych inwestycji, które będą to uzupełniały. Tam się pojawi 600 mieszkań, 40 tysięcy metrów kwadratowych biur i 15 tysięcy metrów kwadratowych lokali usługowych, gastronomicznych, sklepów, które będą rozłożone do około 4 hektarów nowych przestrzeni, ulic i placów, skwerów, no, które mają być taką atrakcyjną przestrzenią prawie publiczną, oprócz tego, że inwestor będzie prywatny, bo chodzi o to właśnie, żeby stworzyć uzupełnienie miejskiej tkanki, że ten nowy projekt wielofunkcyjny właśnie, usługowo-biurowo-handlowy, nie ma być zamknięty, otoczoną potem twierdzą, ale ma być częścią żyjącej tkanki miasta, której największą atrakcją wyeksponowaną niczym właśnie jakiś taki wspaniały, muzealny, piękny eksponat, jako taka secesyjna szkatuła właśnie będzie ta zrewitalizowana, odremontowana elektrownia, dawny gmach elektrowni Scheiblera, secesyjny i jednocześnie przemysłowy. Bardzo trzymamy kciuki za to, że właśnie, żeby te nowe wielkie projekty były wielofunkcyjne i żeby były angażujące, żeby wiele osób tam przychodziło i nawet jeśli nie mieszkają albo nie pracują, to mogli w tym konkretnym miejscu, to mogli z tego korzystać i właśnie, żeby ten duży projekt, któremu kibicujemy, bo bardzo cieszymy się, kiedy zabytki architektury przemysłowej są odnawiane, żeby właśnie spełnił to swoje zadanie i był atrakcyjnym nowym fragmentem centrum Łodzi przy ulicy Tymienieckiego. A zatem w Łodzi Fuzja. Kolejnym takim wielofunkcyjnym projektem, który ma przyciągać do siebie nie tylko swoich mieszkańców, ale także mieszkańców całego miasta, jest nowy port w Bydgoszczy. I to jest znowu inwestycja na terenie poprzemysłowym, rewitalizacja dawnej fabryki maszyn i kotłów parowych. Tutaj z tej fabryki nie zostało zbyt wiele zabudowań, działka jest prawie pusta, ale to, co jest w niej najbardziej atrakcyjne, to jest jej położenie. Bo tutaj w Bydgoszczy z jednej strony mamy stare miasto z rynkiem pamiętającym średniowieczną lokację, a z drugiej strony mamy taką zwartą XIX-wieczną tkankę miejską ze wspaniałymi, często secesyjnymi kamienicami. I po środku, czy pomiędzy tymi dwiema częściami płynie Brda, która się tak wije bardzo malowniczo, tak esowato się wygina i przy tej Brdzie jest wiele już różnych atrakcyjnych, nowoczesnych budynków i kolejną taką nowoczesną realizacją przy Brdzie będzie właśnie ten nowy port. On będzie umieszczony naprzeciwko budynku Opery Nowej przy zrewitalizowanej śluzie miejskiej i będzie tak naprawdę takim początkiem bulwarów, początkiem wyjścia na bulwary nad rzeką Brdą. Także jest to i ważne, i atrakcyjne, i naprawdę jest to lokalizacja, która ma ogromny potencjał, żeby przyciągnąć ludzi, żeby być naprawdę takim miejscem skupiającym atrakcje i skupiającym ludzi. Za to, jak to będzie wyglądało i czy rzeczywiście uda się stworzyć te przestrzenie atrakcyjne i przyciągające publikę, będzie odpowiadała pracownia BBGK z Warszawy. I architekci z BBGK, z tego co widać na wizualizacjach, zaprojektowali takie zwarte kwartały dosyć gęstej zabudowy, dosyć wysokiej. Wygląda to bardzo atrakcyjnie i myślę, że to jest projekt, który naprawdę warto będzie śledzić.
A ostatni projekt to jest coś naprawdę wyjątkowego w skali całej Polski i to jest projekt, który podesłaliście nam w komentarzach pod poprzednim filmem Polska przyszłości, który wkładam tutaj. Bardzo dziękujemy Wam za te komentarze, bo dzięki temu trafiliśmy na ten niesamowity projekt w Dąbrowie Górniczej Fabryka Pełna Życia. I to znowu jest projekt na działce poprzemysłowej, pofabrycznej. Wiele takich realizacji, wiele takich projektów teraz powstaje w Polsce i bardzo dobrze, bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że też te XIX-wieczne fabryki, one mają w sobie duszę, one mają te fajne detale. Coś, czego właściwie teraz nawet trudno znaleźć tak wysmakowane detale w normalnej miejskiej współczesnej architekturze. Ale wracając już do tematu Dąbrowy Górniczej, co jest tam wyjątkowego, skoro to jest kolejna rewitalizowana fabryka? Otóż wyjątkowy tam jest sposób, w jaki jest przeprowadzona ta inwestycja, bo tutaj właścicielem terenu nie jest prywatny inwestor, tylko miasto. Miasto kupiło teren fabryki Defum w 2015 roku i od tamtej pory przygotowuje ten teren pod to, żeby tam zostało stworzone nowe centrum miasta, nowe centrum Dąbrowy Górniczej z rynkiem, z pełnym, po prostu pełne życia kwartały miejskie. I tak, w 2015 roku została ta działka kupiona, potem został przeprowadzony szereg konsultacji publicznych, została ta fabryka otwarta, tam były różne eventy, przeprowadzano wywiady z ludźmi, jak to się sprawdza, co różne osoby, różni mieszkańcy Dąbrowy Górniczej uważają, że powinno być na tym terenie. Wnioski ze wszystkich tych konsultacji oraz analizy, także komunikacji takiej drogowej całej Dąbrowy Górniczej doprowadziły do dużych wniosków, które były punktem wyjścia do konkursu architektonicznego. Ten konkurs wygrała pracownia Piotra Śmierzewskiego Analog i oni zaproponowali tam co prawda wyburzenie kilku tych starych obiektów, ale według ich analiz to są obiekty, które mają najniższą taką wartość architektoniczną, najmniejszy potencjał ze wszystkich tych budynków na tej 4-hektarowej jednak ogromnej działce. Centrum tego będzie rynek o proporcjach przypominających i o wielkości przypominającej takie historyczne rynki, które można znaleźć w innych miastach w Polsce. Dookoła mają być zaadaptowane inne budynki poprzemysłowe z tej fabryki oraz ma powstać szereg nowych. To ma być przestrzeń nie pod jedną funkcję, tam nie będą tylko mieszkania czy tylko biura, tam będą i mieszkania, i biura, i handel, i przestrzeń publiczna. Także super, wszystko będzie zmieszane, jakby jest w tym ogromny potencjał, żeby to działało świetnie. Co więcej, te budynki, które zostaną rozebrane, ich cegły mają być wykorzystane do zbudowania nowych budynków. Także naprawdę trzymam kciuki, żeby w Dąbrowie Górniczej udało się przeprowadzić ten projekt. To jest oczywiście inwestycja na wiele lat do przodu, ale trzymam kciuki za to miasto i mam nadzieję, że będzie przykładem dla wielu innych miast, żeby właśnie iść tą drogą i samemu zarządzać naprawdę dużymi terenami miejskimi. Także trzymam kciuki, obserwuję, mam nadzieję, że wszystko potoczy się zgodnie z planem. A na koniec jeszcze raz chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić do Strefy Konesera. To jest taki trochę wątek osobisty. Ja przez kilka lat pracowałem na uczelni i tam prowadziłem zajęcia dla studentów, w czasie których starałem się ich właśnie w takiej seminaryjnej, interaktywnej formie zachęcić do tego, żeby bardzo dokładnie przyglądali się dziełom sztuki i architektury, analizowali kontekst ich powstania, to jak one wyglądają dogłębnie, co znaczą na przykład poszczególne obrazy czy rzeźby, które się w nich pojawiają, aby rozumieli ich przesłanie właśnie, ale żeby potrafili patrzeć na dzieła w ich kontekście i rozumieli ten kontekst i znaczenie tych dzieł jak najszerzej to możliwe. Wielokrotnie pisaliście, pytaliście, czy nasze wykłady, które planowaliśmy i które kiedyś wygłaszaliśmy, będą nagrywane. No my uważaliśmy, że ten sposób, w jaki prowadzimy nasze wykłady, jest trudny do przetworzenia na taką formę internetową, ale pomyśleliśmy też, że te seminaria, które ja prowadziłem, one no, być może dadzą się przenieść właśnie do online, do platformy kursów online i spróbowaliśmy zrobić takie seminarium internetowe, które jest pomyślane właśnie tak, aby jak najwięcej osób mogło się poczuć, że jest ze mną w klasie właśnie na tych zajęciach i no, razem odkrywamy sekrety, tak jak w pierwszym seminarium Sekrety opactwa w Lubiążu. To seminarium pierwsze Odkryj sekret opactwa w Lubiążu składa się z dwóch zasadniczych części, z 1,5-godzinnej prelekcji, do której właśnie jest uzupełnieniem i takim rozszerzeniem niektórych informacji i przewodnikiem, także po tej prelekcji jest ten 32
stronicowy skrypt z najważniejszymi dziełami, jakby wyjętymi z tej prelekcji, z taką mapką, która pozwala nie zagubić się w gąszczu tych różnych symboli, które pojawiają się właśnie w opactwie lubiąskim. Do tego są materiały dodatkowe oraz jest też takie forum, możliwość zadawania pytań i ja oczywiście na wszystkie pytania, jakie będą się pojawiać, w miarę możliwości będę się starał udzielać jak najbardziej wyczerpujących opowiedzi, abyśmy właśnie wszyscy się poczuli tak, jak nie możemy się teraz poczuć, bo nie możemy się spotkać na żywo, bo zachęcamy do pozostawania w domach, ale możemy się spotkać wirtualnie i razem przyglądać się jednemu z najwspanialszych europejskich zabytków, który szczęśliwie mamy na terenie Polski, czyli klasztorowi podcysterskiemu w Lubiążu. Do 22 cena za udział w tym seminarium internetowym wynosi 20 zł, także to jest chyba mniej nawet niż kosztowałoby powtarzanie tych zajęć, takich godzin dydaktycznych, ponieważ to są dwie całe godziny dydaktyczne plus jeszcze te materiały dodatkowe. Bardzo zachęcam, żeby dołączyć do strefy konesera. Planujemy już kolejne seminaria, które będą poświęcone kolejnym fascynującym dziełom architektury i sztuki dawnej i współczesnej, także pewnym przekrojowym zagadnieniom. Będzie mi bardzo miło spotkać się z Wami nie tylko co tydzień tutaj w programach na YouTube, ale także właśnie raz na jakiś czas na naszych internetowych seminariach. Tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka. A oczywiście link do zapisów na ten kurs jest w opisie i to są kursy.goodideaarchi. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do strefy konesera. Kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał i tutaj, aby zobaczyć więcej filmów o architekturze, w tym ten nasz poprzedni film o Polsce przyszłości sprzed miesiąca. Trzymajcie się, życzę Wam wszystkim zdrowia. Do zobaczenia.